No i na razie przejechaliśmy 5 minut i kilometr 600 metrów. Tak, to myślę, że tak 2,5 kilometra i będziemy w domu też z kilka minut. No bo to w ogóle czasoprzestrzeń to jest ciekawe zagadnienie, nie? Bo jak czas do przestrzeni się odnosi? I odwrotnie, nie? Bo to bardzo jedno od drugie zależy, w jakiej jesteśmy przestrzeni i jak szybko możemy się przemieszczać. Na przykład, gdybym miał zrobić to pieszo albo rowerem, to całkiem inaczej by to wyglądało i na przykład, nie wiem, godzinę bym na to poświęcił, a ile mógłbym wtedy wymyśleć, na przykład stron scenariusza jakiejś fantastycznej przygody. No idą piesi, puszczam ich, tak, nie ma pasów, ale ich puszczam, bo jestem miły. Dobra, w dół jedziemy. O, na przykład w dół to jest podobno w takim programie udowodnili, że jazda na luzie nie powoduje wcale, że benzyny się mniej zużywa. Ale ja to stosuję, bo po prostu jako się tak przyzwyczaiłem, nie zjeżdżam na biegu. No co innego, oczywiście, jakbym zgasił całkiem silnik, to wszystko by się zablokowało, ale to jest przecież bezpiecznie, mogę w każdym momencie, troszkę jednak za wolno, ja tu troszkę przycisnę jednak. O! Ty lecisz. No i dobra, już pojedziemy po prostu już na dół tam do mnie na parking. Nie ma takiego wcale dużego ruchu. Normalnie sobie swobodnie jeżdżę. Nie stoję w korkach ani nic. No ale jest, no niby 13, no bo na przykład w jakiejś dużej aglomeracji to już byłby problem, tak? A tu nie ma i to mi się nawet podoba w tych małych miasteczkach, ale najbardziej to i tak bym wolał na wsi, tak? Ale no na razie się nie da. A jak się nie da, to się nie da. Jak się nie da, to się nie da. I znowu w dół. I tu jest 30, a my jedziemy prawie 30. Wolniutko, tak. I na luzie jedziemy, ale patrzymy, obserwujemy, nie? W razie czego. Ha, hamulec. I jeszcze raz. Ha! Oj, tak. Jeszcze to szkło.